Witam ponownie. Rano była podmianka, słuchajcie, od podmianki minęło już dobre 6-7 godzin. Rybki jak nowe. Zobaczcie, co się dzieje. Po poprzednim razie, słuchajcie, dobre 3 dni były przestraszone, przepłoszone, a poprzednim razem 2 razy zmieniałem wodę. Teraz już tylko jeden, czyli już są, że tak powiem, nieco odchłonione i nieco przyzwyczaiły się do tego leczenia i nie ma już takiej ostrej reakcji. To już nie są ryby przepłoszone. To już jest normalne. Zobaczcie. Macham ręką. Nic nie ucieka. Nic. Zatem przetestujmy sobie. Spróbujemy je nakarmić. Zobaczymy, czy będą jeść. No zobaczcie. Od podania leku minęło jakieś 24 godziny. Od wymiany wody jakieś 5 godzin, jeszcze rano widzieliście przy podmianie wody, to była masakra, ryby pochowane, a te ryby już nawet nie wiedzą, że cokolwiek miały. No i dobra, i teraz się właśnie zastanawiam, bo mieliśmy zrobić kolejną rzecz, którą polecał mi Wiesław, czyli podać do akwarium rumianek, który ma to za zadanie właśnie wspomóc układ trawienny rybek. No i trochę im tam rozluźnić brzuszki, tak żeby spokojnie mogły przystąpić do żerowania. On tak podaje i mówi, że zaraz po tym jest od razu, jak ręką odjął i rybki przystępują do żerowania. No ale moje już żerują. I zastanawiam się, czy w ogóle jest sens ten rumianek teraz podawać. Za pierwszym razem, gdybym wiedział, że trzeba tak zrobić, to bym się w ogóle nie zastanawiał, bo za pierwszym razem to tu naprawdę była tragedia. Naprawdę była tragedia. 3 dni te rybki w ogóle nie były zainteresowane jedzeniem. No, poza oczywiście kirskami. Te to latają i są wiecznie głodne. Ale skalarki naprawdę przez 3 dni unikały w ogóle mnie jak ognia, chowały się i każdy ruch przy akwarium to było po prostu przepłoszone stado. A teraz zobaczcie, normalnie jedzą. Nie, no to nie wiem, czy ten rumianek ma sens w takim razie. Kurczę, niepotrzebnie kupiłem. No ale dobra. To jest jedno akwarium. Przenieśmy się zatem do 700. Zobaczmy, jak tam rybki reagują na lek też po podmianie. Ok, jesteśmy przy 700. Oczywiście nieco odbija nam się tutaj 240, ale nie chcę się teraz zasłaniać to. Wybaczcie mi te odbłyski, no i zobaczmy, co się dzieje z rybami. Zobaczcie. Altumy stoją. Żadna ryba nie płynie. Zobaczcie, w ogóle nie ma skalaru. Wszystkie skalary pochowane, ale są molinezje. Zobaczcie, wczoraj pokazywałem wam, jak molinezje reagują na ten lek. Nie było ani jednej. Dzisiaj są, zatem idźmy po jedzenko. Molinezje, widzicie, jedzą. Molinezje ruszyły do pokarmu. Ale altumy, skalary, nic. No można ten manokapuru. One się ruszyły. Ale altumy nic. Liona naje też nic. O, mały liona naje. Zobaczcie różnicę. Coś wam pokażę. Zobaczcie na niego. Ten Jonanaj był odpadem, że tak powiem, miał zostać, no, brutalnie mówiąc, zjedzony przez altumy. Jest to najpiękniejsza ryba, jaką mam. Przepiękne płetwy. Płetwa zarówno ta pionowa, grzbietowa, jak i ta odbytowa, no po prostu potęga. Dwa razy większe niż mają tamte w 240. Naprawdę. I on, zobaczcie, reaguje je. No ale dlatego, że ta ryba ma wielką potrzebę jedzenia, no bo to jest młody osobnik. Natomiast te tutaj, żadnej reakcji na jedzenie. Dlatego jednak tutaj zastosujemy ten rumianek. Zresztą rumianek nie może zaszkodzić.
jak coś tutaj taki, to zrobimy podmianę wody po rumianku. W każdym razie dawkowanie rumianku. Z tego co mi Wiesław powiedział, dwie torebki na 100 litrów wody. Czyli tu zrobimy napar z 14 torebek herbaty, a do 240 wlejemy napar z 6 torebek herbaty. A ten dobra, ja idę gotować wodę, zrobię napar, no bo te rybki tutaj w ogóle nie mają apetytu, w ogóle nie reagują na jedzenie. To nie tak powinno wyglądać. Poza tym, co się dzieje na dnie, zobaczcie, na dnie ktoś mi tam pisał, że załatwię sobie zbrojniki, a kiryski to już na pewno padną. No to patrzcie. No, nie ma co w ogóle komentować. Są kiryski, są zbrojniki i nie ma żadnych innych ryb. No i pozdrawiam też tego pana, który mi pisał, że duże ryby tak można robić, ale te małe wszystkie to się załatwi. No i widzicie, to duże ryby bardziej na to zareagowały niż te małe. Ale jest fajna okazja, słuchajcie, przybliżymy trochę kamerę, bo zobaczcie, 236 na samym środeczku ekranu. Zobaczcie na to, pięknie jak wyszła. Powiem wam szczerze, że no, teraz jestem już zadowolony z tej rybki. Zobaczcie, na główną arenę. Tu jest oczywiście 134 Pekoltia. Ona już dawno, ona pierwsza, ale jest już też kolejna Pekoltia, która gdzieś tam, gdzie spada jeszcze w tej gdzieś roślinności pożywienie, ona tam gdzieś się kryje. Natomiast ta tutaj wychodzi już śmiało do jedzenia. Więc obalam wszelki mit, że tym lekiem załatwię sobie zbrojniki oraz kieryski. To naprawdę, no co mam powiedzieć, no przecież są zbrojniki, kieryski, nie ma w ogóle żadnej innej reakcji, żadnych innych ryb. Dobra, na parze rumianku podamy rumianek i zobaczymy, jaka będzie reakcja. Odczekamy tam, nie wiem, godzinę czy dwie. Zobaczymy, czy rybki po tym rumianku no, będą miały większy apetyt. Bo jak na razie widzieliście, zero reakcji. A ja tu zawsze, jak otwieram klapę, to jest ich mnóstwo. Słuchajcie, krótkie streszczenie sytuacji. Wczoraj mniej więcej o godzinie 15 został podany lek Levamol 10%, druga dawka, do tego właśnie akwarium. Dzisiaj, czyli to już następnego dnia, już mniej więcej o godzinie 11 została wymieniona w nim woda. Około 50%. Rybki o godzinie około gdzieś tak mniej więcej 18 nadal nie wykazywały żadnej chęci jedzenia, żadnego apetytu, poza rybkami dennymi, czyli kieryskami i zbrojnikami, które najbardziej się, jak najbardziej się niczym nie przejmowały, cały czas pięknie żerowały, co widzieliście na poprzednich ujęciach. Natomiast widoczne tutaj altumy oraz skalary w ogóle nie wykazywały żadnej chęci pobierania pokarmu, żadnego apetytu. Molinezje, jak widzieliście wczoraj po podaniu leku, całkowicie się gdzieś schowały, wycofały, pochowały po krzakach. Nie było ich. No dzisiaj pływają sobie w stadzie przy powierzchni, tak jak powinno być, cały czas w tom i z powrotem, czyli mniej więcej mają swoje
nazwijmy to normalne zachowanie dla tego gatunku u mnie w akwarium przynajmniej. Natomiast one też o godzinie chyba 17 czy 18 była zrobiona próba karmienia. Jak widzieliście, nie podjęły w ogóle próby spożycia posiłku. No i o godzinie około 18 został podany rumianek w ilości 2 torebki na 100 litrów, czyli tutaj zostało zaparzone taki wywar z 14 torebek rumianku. Jest godzina 20:30, mniej więcej za chwilę. I czekamy w zasadzie teraz na moment, w którym to powinien przekręcić się karmnik, bo około godziny 20:30 jest karmienie w tym akwarium. Ok, zobaczcie. Karmnik się przekręcił. No i co my tu widzimy? Malka puru, które wcinają. Na dole szał wyleciały zbrojniki. Molinezje coś tam szarpią z powierzchni. Może, bo się żarują. Natomiast Altumy i Rionanae nic. Zero, w ogóle zero zainteresowanie pokarmem. Nic, zobaczcie. Że no ja nie jestem przekonany, czy ten rumianek to działa. Powiem szczerze. Miał być lekiem na całe zło, a tu te rybki wcale nie chcą nic jeść. Zobaczcie, wszystko opadło. No na dole to zbrojniki szaleją. One są zawsze pierwsze, kieski, trzeba chwilę poczekać i też wychodzą całymi stadami. Natomiast skalary, zobaczcie, uciekły w jedną stronę, tu z drugiej strony Altumy. Nic, nie ma żadnego zainteresowania pożywieniem. Zatem, no ja nie wiem, czy ten rumianek działa. Słuchajcie, zobaczcie, piękna L600. O, już ładnie urosła. No, wniosek z tego taki, że nie wiem, czy rumianek działa, czy on łagodzi, czy on przyspiesza tą rekonwalescencję tych jelit tym rybom. No bo jak widzicie, ryby wcale nie mają jeszcze apetytu. Dobra. Przenieśmy się zatem do 240, słuchajcie, gdzie te ryby no coś tam jadły, ale apetytu nie miały. Tam też został wlany ten preparat, wywar z rumianku. I zobaczmy, czy tam ryby podejdą normalnie do tarła, czy też raczej nie będą chciały konsumować, albo będą po prostu jakieś tam, że tak powiem, nie swoje i coś im tam będzie, nie będzie pasowało. Ale tu gęsto ten dnie. No zobaczcie, kieryski normalnie zasuwają, zbrojniki normalnie zasuwają. Także wszystkie te teorie, które mi pisały, że wykończę sobie zbrojniki tym lekiem, a kieryski to w ogóle wszystkie zdechną. No, jeszcze o krewetkach tam coś było pisane i tak dalej. No nie, no zobaczcie, no. Prędzej wykończyłbym te skalary i altumy niż te zbrojniki z tymi kieryskami razem wzięte. Tu naprawdę jest szał żerowania na dnie, natomiast w toni jest cisza i spokój, nikt nic nie je. Dobra, zobaczmy, co się dzieje w 240. No i dobra, jesteśmy, słuchajcie, w 240. Tu już trochę światło przygasło. No dobra, ryby pokarm sypiemy do środka i zobaczymy, czy ryby będą normalnie żerować. Tak jak to zawsze robią. Czy może niekoniecznie? No nie, tu jest ok. Jeżeli chodzi o maluchy, które mają wielką potrzebę
jedzenia, pobierania pokarmu i naprawdę muszą to robić, żeby rosnąć, no to tu jest szał. Tutaj jest bezapelacyjnie szał. Czy jest to efekt rumianku, czy czasu, który minął od podmiany? Ciężko im powiedzieć. No ale zobaczcie, że te ryby tutaj, jeżeli chodzi o jedzenie, to szaleją. One zachowują się już całkowicie normalnie. A zaledwie wczoraj był podany lek. No ale tak jak już wam pokazywałem jeszcze przed podaniem rumianku, coś już tam szalały, coś już tam się zbliżały, ale jeszcze były takie wypłoszone, jeszcze były przepłoszone. Mogliście to zobaczyć na shorcie, którego puściłem wam w niedzielę, jak wyglądają ryby w tym akwarium, a zobaczcie jak wyglądają teraz. Zatem co do, słuchajcie, takich zbawiennych skutków podawania rumianku, ja się nie wypowiem, ponieważ no jak widzieliście w 700-ce, no ryby w ogóle nie zauważyły tego, że rumianek został podany, nie miały apetytu. Tutaj, no tutaj ryby no już poszły za tym pożywieniem, widzicie, bardzo szybko zjadły wszystko i w zasadzie to już jest takie normalne zachowanie tych ryb o normalnej porze. Zawsze tak było, już się nie boją, już nie są lękliwe, mają apetyt, więc one już wróciły do normy. Czy to jest dzięki temu, że był podany ten rumianek? Nie wiem. Od czasu jego podania minęło ponad 2,5 godziny i czy to jest fakt, że minął ten czas, czy to jest fakt, że ten rumianek im tak pomógł? No nie wiem, no widzieliście wcześniej przed podaniem, że rzuciły się na pożywienie, aczkolwiek według mnie to nie jadły tak, jak to zrobiły teraz, że tak, że zobaczcie, kilka sekund pożywienia nie ma, tak? To raczej było takie skubanie, a teraz faktycznie po tym rumianku no, zjadły wszystko. No ale nie jest tak, żebym ja, nie wiem, zauważył jakąś taką totalną odmianę, więc nie będę się, że tak powiem, ukierunkowywał w jedną stronę, czy ten rumianek faktycznie tak pomaga, czy nie. No, test na moim akwarium nie wypadł jednoznacznie. No dobra, tyle z odrobaczania ryb. Mam nadzieję, że te rybki do was już trafią zdrowe. No jeszcze parę dni jest, także spokojnie będą jeszcze jadły i spokojnie myślę, że dojdą do siebie, bo jeżeli już mają taki apetyt, także spokojnie myślę, że no, można je pakować i mogą już jechać do was odrobaczone, szczęśliwe, zadowolone. Także do zobaczenia. Cześć.